Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka. Dzień dobry, cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie przeczytacie na radionaukowe.pl, a jeśli spodobał Wam się ten podcast, możecie dołączyć do społeczności patronek i patronów Radia Naukowego w serwisie Patronite. Wszystkim, którzy już mnie wspierają, bardzo dziękuję. 1. To, ile spalamy kalorii, zależy również od naszego temperamentu. Typ szybki, nazwijmy to wiewiórkowaty, może spalić w ciągu doby nawet kilkaset kilokalorii więcej niż osoba o usposobieniu misiowatym. 2. Chipsy da się wmontować do racjonalnej diety. 3. Same warzywa i owoce racjonalną dietą nie są. Chcecie więcej? Posłuchajcie 15 odcinka. Mówimy naukowo o dietach i odchudzaniu. Radio Naukowe, zaczynamy! Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowe. Włącz wiedzę. Jak schudnąć? Pytanie całoroczne, choć im bliżej wiosny, tym więcej będzie nagłówków w tym stylu i artykulików, niestety bardzo różnej jakości, obiecujących z pewnością skuteczne metody. Ja bardzo nie lubię internetowego szumu informacyjnego, dlatego w Radiu Naukowym postanowiłam uporządkować te sprawy i zaprosiłam do tego zadania jednego z najfajniejszych i najmądrzejszych dietetyków na polskiej scenie dietetycznej. Czytam jego bloga od dawna, bo pisze tam na różne często zmitologizowane tematy w sposób jasny i przede wszystkim oparty na źródłach naukowych. Zresztą zaraz sami usłyszycie, że facet wie, co mówi. To odcinek, który w dużym stopniu opiera się na pytaniach od Was, drogie słuchaczki i słuchacze Radia Naukowego. Pisaliście je pod postem na Facebooku. Były inspirujące i celne. Dzięki. Radio Naukowe. Doktor nauk o zdrowiu Damian Parol, dietetyk, prowadzi bloga damianparol.com. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ocenić, które kilogramy są zbędne? Tutaj zazwyczaj posługujemy się parametrem BMI, który jest bardzo popularny z jednej strony, z drugiej strony dosyć często jest krytykowany, dlatego że on w pewnych sytuacjach rzeczywiście się nie sprawdza. Na przykład u osób, które trenują i mają dosyć dużą masę mięśniowej, to on może sugerować nadwagę, pomimo że jej nie ma, ale i tak w większości przypadków z braku lepszych narzędzi zazwyczaj posługujemy się BMI. Również takim bardzo dobrym wskaźnikiem, że nasza waga może być zbyt duża, bo mamy zbyt dużo tkanki tłuszczowej, jest po prostu obwód talii. I tutaj stosuje się taki fajny, prosty wzór, który polega na tym, że dzielimy swój wzrost przez pół i nasza talia nie powinna przekraczać tej wartości. Czyli po prostu jak mam 1,80 m, no to nasza talia nie powinna być większego obwodu niż 90 cm. Jeśli ma więcej, no to najprawdopodobniej mamy za dużo tkanki tłuszczowej i to w tym przypadku prawdopodobnie więcej tej tkanki wisceralnej, która jest szczególnie groźna dla zdrowia, bo to też jest dosyć ważne, że tkanka tłuszczowa jest tkance tłuszczowej nierówna i ta tkanka tłuszczowa podskórna, o którą zazwyczaj najbardziej się martwimy z powodów takich estetycznych, jest tak naprawdę znacznie mniej groźna, jeśli w ogóle jest groźna, w porównaniu do tej tkanki tłuszczowej wisceralnej, czyli zgromadzonej wokół narządów wewnętrznych, której zupełnie nie widać, no ale jednak na nasze zdrowie ma bardzo duży wpływ. To pytanie nie jest wcale takie banalne. Kiedy ja patrzyłam swoje BMI, a wydawało mi się, że powinnam natychmiast schudnąć z tego i owego, no to byłam tak naprawdę blisko zejścia poniżej normy do niedowagi. A z drugiej strony, no miałam jednak takie poczucie, oczywiście generowane przez ten zalew medialny, że trzeba być jeszcze szczuplejszym. Teraz mamy z kolei trochę inny klimat, dobry w tym sensie tego hasła body positive, czyli nie wstydź się swojego ciała. To nie może być powód do tego, żeby w jakikolwiek sposób ciebie stygmatyzować, nie pozwól na to. Ale z drugiej strony czasami to się osuwa w stronę mówienia, że otyłość problemem w ogóle nie jest. Więc jak ty to byś podsumował, całą tę dyskusję, która jest gorąca i bardzo emocjonalna? Czy moim zdaniem to jest kwestia poziomu tej dyskusji, bo rzeczywiście jest tak, że
osobom, które są otyłe, często się próbuje po prostu odebrać godność i po prostu odebrać im prawo do bycia osobą w pełni. I to jest oczywiście bardzo, bardzo szkodliwe i takie coś nie powinno mieć miejsca nigdy. Druga sprawa jest też taka związana z kwestiami estetycznymi, to znaczy ten kanon sylwetki, który został wypromowany, on jest bardzo rygorystyczny, on tak naprawdę powoduje, że może kilka procent młodych kobiet wpisuje się w ten kanon, a cała reszta jest poza tym kanonem. I no i oczywiście te osoby otyłe są od niego bardzo daleko, no i jesteśmy tak bombardowani takim przekazem, że taka sylwetka jest jedyną poprawną. No to też oczywiście nie jest słuszne, bo to nie może być tak, że pełni atrakcyjnie czują się tylko osoby bardzo, bardzo szczupłe. No i też nie ma żadnego powodu, dla którego osoby, które są otyłe, nie mają prawa czuć się atrakcyjne, bo przecież to nie ma żadnego znaczenia dla nikogo innego. No ale jest też ostatni aspekt zdrowotny. No i tutaj rzeczywiście jest tak, że otyłość ma wpływ na nasze zdrowie. Temu trudno jest zaprzeczyć, mamy mnóstwo danych, które za tym wskazują. Problem w całym ruchu ciało pozytywnym, szeroko pojętym, zaczyna się robić dopiero wtedy, kiedy pojawiają się osoby, które twierdzą, że otyłość nie ma wpływu na nasze zdrowie. Natomiast poza tym ja generalnie oceniam te ruchy bardzo dobrze, z tego względu, że jest kilka takich mechanizmów, które moim zdaniem przyczyniają się paradoksalnie do problemu otyłości, czyli raz na przykład ten bardzo rygorystyczny kanon sylwetki, który powoduje, że mało kto jest w stanie temu sprostać, mało kto jest w stanie być zadowolony z tego, a to niezadowolenie może z jednej strony napędzać po prostu stosowanie rygorystycznych diet, ćwiczeń, które potem mogą się odbić efektem jojo i doprowadzić nawet do otyłości. A co więcej, są badania, które wskazują, że na przykład stosowanie dyskryminacji osób otyłych doprowadza bezpośrednio do przejadania się. To znaczy, że osoby, które wysłuchały komunikatu na temat tego, że osoba może być dyskryminowana ze względu na swoją wagę, po prostu je więcej. Więc mamy tutaj problem, który się sam napędza. I tutaj też to było bardzo szeroko dyskutowane, czy w momencie pojawienia się tej kampanii, gdzie było napisane żryj z przekreślonym R, tak? Czyli było żryj, żyj. To była kampania, która została z biegiem czasu oceniona jako nie najlepsza. W związku z tym, że tego typu przekaz prawdopodobnie tylko i wyłącznie pogłębia problem i wcale nikogo nie skłania do tego, żeby zastanowić się nad swoją dietą albo poprawić swoją wagę, jeśli jest nadmierna. Podsumowując, oczywiście nikt nie ma prawa nikomu mówić, że jest gorszy, czy oceniać jego wyglądu. I nie jest tak, że mała oponka na brzuchu to jest od razu problem pierwszej wagi. Natomiast nie można zaprzeczać, że otyłość w takiej zaawansowanej formie ma wpływ na zdrowie i warto zadbać o to, żeby trochę tych kilogramów jednak zrzucić, ale właśnie nie robiąc sobie jakiejś presji nadmiernej. Tak bym to streściła, tak? Tak, i oczywiście też jeśli naprawdę mamy nadwagę albo naprawdę mamy nadmiarowe kilogramy, bo to oczywiście czasem może być tak, że ktoś ma zdecydowanie za dużo tkanki tłuszczowej, pomimo że wagę ma w normie. To się czasem zdarza. Tak jak odwrotnie się zdarza, że ktoś może być stosunkowo ciężki, ale mieć stosunkowo niski poziom tkanki tłuszczowej, no to się zdarza raczej u sportowców i to też w tych sportach, w których ta masa mięśniowa odgrywa dużą rolę. No i właśnie często te takie kilogramy przez nas najbardziej niechciane, czyli właśnie zgromadzone w postaci oponki na brzuchu, czy też jakiegoś tam tłuszczu na udach, no to są to kilogramy, które są generalnie niegroźne, tak? One nie mają dużego wpływu na nasze zdrowie. Właśnie ta wisceralna tkanka tłuszczowa wewnątrz jamy brzucha, to ona jest groźna, ale ona nam paradoksalnie najmniej przeszkadza zazwyczaj, tak? W sensie takim, że ona rzadko skłania kogoś do tego, żeby się odchudzać, bo jej nie widać za bardzo. To skąd mamy się tego dowiedzieć? Trzeba się wybrać do dietetyka i zrobić tę analizę składu ciała? To działa? Jak to w ogóle się robi? Tak, to jest jedna z metod oceny składu ciała. No tutaj poza tym, że możemy właśnie ten obwód talii zmierzyć i
To jest całkiem niezłe przybliżenie tutaj. Natomiast druga rzecz jest taka, że właśnie możemy robić pomiar składu ciała. To, co możemy zrobić u dietetyka, to zazwyczaj jest tak zwana BIA, czyli to jest metoda bioimpedancji. Wszyscy zawsze myślą, że to jest jakaś magia, że to tam tuż obok biorezonansu tak stoi i tak dalej. Natomiast to jest udowodniona naukowo metoda. Ona się opiera na właściwościach naszego ciała wynikających z oporu elektrycznego. Po prostu nasze ciało stawia opór iskrze elektrycznej i dobierając odpowiednio parametry prądu i analizując je na wejściu-wyjściu, można ocenić skład naszego ciała. Nie jest to metoda doskonała, to znaczy ona rzeczywiście ma kilka takich swoich ograniczeń, na przykład jest bardzo podatna na nawodnienie. Jeśli jesteśmy słabo nawodnieni, to zawsze nam ten poziom tkanki tłuszczowej wyjdzie wyższy. Jeśli jesteśmy dobrze nawodnieni, no to powinien wyjść prawidłowo, chociaż jeśli się przewodnimy, no to na przykład może być on zaniżony, tak? Więc no jest to metoda, która ma swoje ograniczenia, ale generalnie jest metodą wiarygodną i jeśli ktoś umie się posługiwać tego typu urządzeniem, to jest w stanie nam ten poziom tkanki tłuszczowej dobrze ocenić. Jest jeszcze lepsza metoda, to jest metoda DEXA i to jest metoda, która się opiera na promieniowaniu rentgenowskim, natomiast jest to metoda, która jest znacznie trudniej dostępna, dlatego że raz, że urządzenie jest znacznie droższe, dwa, że do jej obsługi potrzebny jest radiolog. Więc po prostu nie jest to łatwo dostępne, chociaż no są miejsca, gdzie to można zrobić, to tak w zasadzie z marszu, no ale jest to już coś dla kogoś, kto jest bardzo zainteresowany tymi, na przykład z zewnątrz sportowych chciałby analizować ten swój skład ciała na przestrzeni czasu. Na Facebooku Radia Naukowego poprosiłam o zadawanie pytań dotyczących naszej rozmowy, tego podcastu i posypało się tych pytań naprawdę sporo. Jednym z najciekawszych jest pytanie od słuchaczki Patrycji, pozdrawiamy serdecznie. Czy jak ktoś je głupio, dużo cukru i klusków, ale cały czas jest chudziakiem, to czy coś jest z nim nie tak i czy grozi mu niebezpieczeństwo? To jest dosyć ciekawe pytanie na dwóch poziomach tak naprawdę, no bo z jednej strony no i trochę słychać, że słuchaczka prawdopodobnie jest przekonana, że takie produkty bogate w węglowodany przede wszystkim tuczą, czy właśnie cukier, czy jakieś tam kluski, makaron, tego typu rzeczy, co nie jest prawdą. To znaczy zawsze tuczy nas nadmiar kalorii, niezależnie od tego, z jakiego makroskładnika podchodzi, a biorąc pod uwagę to, że wpływ na uczucie sytości oraz objętość produktów tłustych jest mniejsza, to raczej produkty bogate w tłuszcze są tutaj większym problemem niż produkty bogate w węglowodany. Oczywiście to jest często tak, że te produkty, że to są te same produkty, to znaczy na przykład jeśli jemy pizzę albo jemy słodycze, to pomimo, że dla wielu to są produkty bogate w węglowodany, to jak sobie zobaczymy w tabelę kalorii, to w przypadku większości słodyczy i większości pizz, czy nawet często dań z makaronem, około 50% kalorii pochodzi z tłuszczu. Generalnie jedząc więcej węglowodanów, ale trzymając się w budżecie kalorii nie przytyjemy, tak? I to się nie trzeba w żaden sposób martwić. Czyli nie muszę moich makaronów ukochanych odkładać na półkę? Nie, zupełnie nie. Nawet dodania z makarony można zrobić naprawdę bardzo dietetycznie, tak? Dodając w racjonalnych ilościach tłuszcz, dodając odpowiedniej ilości warzyw, dodając jakieś warzywa strączkowe czy chude mięso, możemy robić super posiłki z dań z makaronem. I na przykład jak ja rozpisuję diety, to bardzo często jakieś dania z makaronem są, bo one są raz, że lubiane, dwa, są dosyć łatwe do zrobienia, więc to jest naprawdę coś bardzo fajnego w diecie. A zapasy makaronu większość z nas ma jeszcze z marca, więc warto je wykorzystać po prostu. W tym pytaniu Patrycji jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy to pytanie, dlaczego jedni mogą jeść właśnie takie wrażenie, jeść dużo, 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 a i tak są szczupakami, a inni zjedzą tego pączka i jest wrażenie, że od razu po prostu ten pączek im ląduje w udach. Czy to jest to słynna przemiana materii przyspieszona, czy to jest jakieś uproszczenie zupełne? No tak, no to pierwsza rzecz, nad którą się warto zastanowić, czy nie ma jakiejś choroby u tej osoby, czy ta osoba nie jest dotknięta jakąś chorobą, bo to może być tak, że na przykład ktoś ma nadczynność tarczycy albo jakieś choroby zapalne jelit, czy celiakię nawet i rzeczywiście na przykład ma problem po prostu z przyswajaniem kalorii. To się może czasem zdarzyć, aczkolwiek no, raczej niska masa ciała nie jest jedynym objawem tutaj.
tylko raczej towarzyszą temu też inne dolegliwości. No ale zakładając, że nie ma żadnej choroby, to jest na to kilka wyjaśnień. Prawdopodobnie najważniejszym jest to, że my bardzo różnimy się temperamentem pod względem takiej drobnej aktywności. To znaczy są ludzie, którzy dużo mówią, głośno mówią, dużo gestykulują, bawią się palcami, cały czas się wiercą, nie mogą usiedzieć na jednym miejscu i takie osoby spalają zdecydowanie więcej kalorii niż osoby, które mają taki spokojniejszy charakter, są takie bardziej flegmatyczne, byśmy powiedzieli, i bardziej opanowane. I to są bardzo duże ilości kalorii pomiędzy dwiema osobami, które mają taką samą masę ciała i generalnie podobny styl życia. Rekordziści w takich przypadkowych, by się wydawało, aktywnościach potrafią spalić nawet do 2000 kilokalorii dziennie. To są oczywiście ekstrema, tak? To są takie pojedyncze przypadki, ale śmiało można powiedzieć, że różnimy się pod tym względem w ilościach rzędu kilkuset kilokalorii. Jestem zupełnie zaskoczona. Nigdy wcześniej nie słyszałam o tym, naprawdę. Tak, to jest bardzo... To rzeczywiście zrobiło tematem badań w ostatnich mniej więcej 5, może 10 latach i dopiero teraz się o tym mówi. Co ciekawe też na przykład, jeśli chodzi o to, czemu ludzie przestają chudnąć, jak dosyć długo redukują kilogramy, to też prawdopodobnie wynika między innymi z tego, że ludzie po prostu robią się spokojniejsi wtedy i przestają się ruszać. No w ekstremalnych przypadkach może się pojawić taki niemal letarg, no i to oszczędza po prostu bardzo dużo kalorii, a nie są to wbrew pozorom te kalorie zaoszczędzone na przykład na podstawowej przemianie materii, bo o to się ludzie bardzo często martwią, że jak będą jedli za mało kalorii, no to wtedy im zwolni ta podstawowa przemiana materii. I to jest możliwe i rzeczywiście przy długotrwałej redukcji ta przemiana materii się może obniżyć o jakieś 15% mniej więcej, ale to i tak są znacznie mniejsze ilości niż te, które jesteś w stanie zaoszczędzić na właśnie takich różnego rodzaju gestach, ruchach, tendencji do pójścia gdzieś, wierceniu się i tak dalej. Ale numer. Dobra, już wiemy, czy powinniśmy w ogóle zabierać się za odchudzanie, bo to wcale nie jest takie oczywiste i pewnie bardzo wiele osób, które myślą o tym, że muszą zrzucić kilogramy, wcale tego robić nie muszą, więc już mamy to, mamy to za sobą. Zabieramy się do pracy. I teraz pytanie, czy da się schudnąć samą dietą lub samymi ćwiczeniami? Znaczy, samą dietą, jeśli jest dobrze dobrana, to tak, to jest całkowicie wystarczające, chociaż może być trudne, to znaczy moim zdaniem, jeśli ktoś chce się odchudzać, a nie ma żadnej aktywności fizycznej, to po prostu będzie mu trudno to zrobić. Po prostu uczucie głodu, które się pojawi w którymś momencie, będzie no, trudne do zniesienia i te efekty nie będą zadowalające. Jeśli chodzi o odchudzanie się z samymi ćwiczeniami, to sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Tutaj na przykład powstało kilka lat temu bardzo fajne badanie, w którym zaaplikowano uczestnikom trening na bieżni 5 razy w tygodniu pod nadzorem trenera, który spalał 500 kilokalorii, czyli tam 2,5 tysiąca kilokalorii tygodniowo, więc to była dosyć duża ilość. Trwało to kilka tygodni. Badacze policzyli, że teoretycznie uczestnicy powinni schudnąć około 3,5 kg w tym czasie. I to jest bardzo ciekawe, jako średnią rzeczywiście uczestnicy dokładnie tyle schudli. Tam chyba troszeczkę więcej nawet, ale generalnie to było mniej niż 4 kg. Natomiast poszczególni uczestnicy bardzo się od siebie różnili i byli tacy, co nawet przytyli w tym czasie i to się wydaje nawet niemal niewiarygodne, no bo oni musieli jeść po około 500 kalorii więcej każdego dnia, no i jeszcze trochę dołożyć, żeby wyrównać, czy żeby dołożyć tych kilogramów. Rekordziści chudli po kilkanaście kilogramów. Tutaj okazuje się, że po prostu indywidualnie reagujemy na tą aktywność fizyczną. Większość z nas, włączając intensywny trening, bo 500 kalorii 5 razy w tygodniu to jest naprawdę już dosyć dużo, schudnie, ale jak dużo schudniemy, to już zależy od tego na przykład, jakie będziemy mieli tendencje do tego, żeby kompensować te spalone kalorie. W tym sensie, że może się pojawić taka potrzeba nagrody, tak? Przebiegłem, zrobiłem ćwiczenie, no to teraz wracam do domu i muszę się najeść. Tak, dokładnie tak. W większości przypadków, i to jest dobra wiadomość, my nie zjemy całości kalorii, które spaliliśmy na treningu, jeśli nie będziemy próbować tego zrobić. To znaczy, jeśli
po prostu zjemy trochę więcej, bo spaliliśmy trochę więcej, to prawdopodobnie nie uzupełnimy tego w większości przypadków, ale są też osoby, które jednak właśnie uzupełnią tych kalorii za dużo. Co więcej, i co jest też dobrą wiadomością, aktywność fizyczna generalnie poprawia kontrolę apetytu. To znaczy dużo łatwiej jest nam jeść adekwatne ilości kalorii, jeśli jesteśmy aktywni fizycznie. Jeśli nie jesteśmy aktywni fizycznie, to nasze mechanizmy kontroli łaknienia nie do końca działają. To może wynikać z wielu rzeczy, między innymi na przykład z tego, że sytuacja w naszej historii ewolucyjnej, w której 8 godzin siedzimy przed komputerem, jest zupełnie nowa i te wszystkie mechanizmy, które zostały zaprojektowane do tego, żeby kontrolować ten pobór pokarmu, no po prostu sobie z tym nie radzą zwyczajnie. A jak włączymy jakąś aktywność fizyczną, no to się okazuje, że one gdzieś tam jednak są w stanie sobie poradzić i są w stanie lepiej dostosowywać ten pobór pokarmu do aktualnych potrzeb. Czyli wychodziłoby na to, że może i się da samą dietą czy samymi ćwiczeniami, ale bezsprzecznie połączenie obu rzeczy da najlepsze efekty. Tak, i trzeba pamiętać o tym, że właśnie część osób niestety nie schudnie. Oceniam, że to jest jakieś 10-15% osób, które nawet przy intensywnym treningu samym w sobie nie schudnie i musi w jakiś sposób kontrolować dietę. No i też warto pamiętać, że tutaj właśnie ta intensywność treningu będzie bardzo ważna i w tym badaniu ona była bardzo duża, więc jeśli ktoś będzie 3 razy w tygodniu spalał powiedzmy 300 kilokalorii, no to szanse na sukces będą dużo mniejsze. Jest dużo bardziej prawdopodobne, że jeśli włączymy jakiś program treningowy na początku, to będzie raczej właśnie 3 razy 300 kalorii niż 5 razy 500 kilokalorii. A po jakim czasie ćwiczeń spalamy tkankę tłuszczową? Bo widziałam takie informacje, że tam po 20 minutach, czy dopiero po 30. Czy to jest też prawda, że lepszy jest wysiłek lżejszy, ale bardziej długotrwały? Tutaj jest pewne nieporozumienie w tej kwestii, to znaczy dosyć dużo osób myli spalanie kwasów tłuszczowych ze spalaniem tkanki tłuszczowej. Oczywiście jesteśmy w stanie zbadać, czy dana osoba w danym momencie korzysta raczej z tłuszczu jako paliwa, czy w czasie wysiłku fizycznego, czy w czasie spoczynku. Nawet widziałem reklamy, że pojawiają się urządzenia takie domowego użytku, które coś takiego badają. Nie wiem, na ile one są dokładne i moim zdaniem są raczej mało przydatne w praktyce, ale coś takiego można sobie nawet kupić. I na tej podstawie właśnie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ktoś korzysta bardziej z kwasów tłuszczowych, czy bardziej z węglowodanów. I rzeczywiście wysiłek, który trwa dłużej i ma mniejszą intensywność, w większym stopniu spala te kwasy tłuszczowe niż wysiłki krótkotrwałe i intensywne. Ale to nie jest jeszcze spalanie tkanki tłuszczowej, dlatego że te kwasy tłuszczowe mogą pochodzić np. z posiłku, który niedawno zjedliśmy. W mięśniach gromadzą się również kwasy tłuszczowe, które również mogą zostać utlenione. We krwi jest też niewielka ilość kwasów tłuszczowych i to wszystko powoduje, że nie powinniśmy stawiać znaku równości między spalaniem tłuszczu w danym momencie, a spalaniem tkanki tłuszczowej. I na przykład jeśli poszlibyśmy na trening, gdzie byśmy przez godzinę spalili powiedzmy te 500 kilokalorii, i utlenilibyśmy, to byłby trening o niskiej intensywności i utlenilibyśmy głównie kwasy tłuszczowe, albo zrobilibyśmy bardzo intensywny, krótki trening, są to treningi tabaty, treningi tak zwane HIIT, czyli treningi po prostu interwałowe o wysokiej intensywności. Też byśmy spalali 500 kilokalorii, ale głównie z węglowodanów, bo przy dużej intensywności zawsze tak będzie, ale przestrzegalibyśmy takiej samej diety, to mniej więcej na poziomie 24 godzin to się i tak wyrówna i tak nasz organizm wytworzy pewien deficyt energetyczny, który będzie chciał zaczerpnąć z tkanki tłuszczowej i tak po prostu na koniec dnia nie będzie to miało większego znaczenia z punktu widzenia spalania tkanki tłuszczowej, więc tym nie należy się zupełnie przejmować, bo po prostu to naprawdę nie ma znaczenia w praktyce i to, jaką aktywność fizyczną wykonujemy, powinniśmy to uzależniać raczej od tego, z jaką się czujemy dobrze, co nam sprawia przyjemność, na co mamy czas, na co nam pozwala zdrowie i nasza kondycja, a nie koncentrować się na tym, czy akurat spalamy kwasy tłuszczowe, czy akurat węglowodany, bo po prostu to nie ma większego znaczenia.
To też zależy tak naprawdę od kilku innych czynników, bo na przykład jeśli jesteśmy na czczo, to tych kwasów tłuszczowych się spala więcej, jeśli jesteśmy tuż po posiłku z węglowodanami, to tych kwasów tłuszczowych się spala mniej, więc naprawdę nie należy się tym przejmować za bardzo. Czyli zamiast spędzać godziny na researchu w internecie, można na przykład po prostu wstać, pójść na spacer, od chociażby z podcastem na słuchawkach, prawda? Można na przykład. Tak, w ogóle spacery są moim zdaniem super aktywnością fizyczną, taką często niedocenianą i często może nawet wyśmiewaną trochę, ale to jest naprawdę bardzo fajna aktywność fizyczna, szczególnie w tych czasach, jakie są, gdzie często się mało ruszamy z domu, gdzie dostęp do miejsc, gdzie można uprawiać taką bardziej zorganizowaną aktywność fizyczną jest ograniczony. A te spacery cały czas nam zostały i z nim warto z nich korzystać. Jest jeszcze jedno fascynujące pytanie. Czy można schudnąć tylko z brzucha albo ud? Czy też bardziej pytając wprost, jak zachować biust, a jednocześnie stracić oponkę i trochę zejść z ud? Ale tego pytania nie zadam teraz Damianowi. Odeślę was na jego bloga damianparol.com. Tam jest to bardzo ładnie opisane. To jeszcze chciałam zapytać zbiorczo o kaloriach, bo w tych pytaniach, które pojawiły się od słuchaczy Radia Naukowego na Facebooku, dwa tego dotyczyły, dwa wyłuskałam. Rafał pisał tak. Czytałem w Niewidzialnych Kobietach Cardioperes, że liczniki kalorii w urządzeniach fitness optymalizowane są dla mężczyzn, a w przypadku kobiet zawyżają spalanie kalorii, więc może kilka słów o tym, czy można polegać, w jakim stopniu można polegać na wskazaniach bieżni, rowerków, czy osobistych urządzeń takich jak zegarki. A z kolei Zuzanna pyta, interesuje mnie również sposób liczenia kalorii, na przykład podana jest jedna wartość dla marchewki, a przecież inaczej trawimy surową, a inaczej ugotowaną. To jeśli chodzi o liczenie tych kalorii spalanych w czasie wysiłku, to rzeczywiście ja bym za bardzo tym urządzeniom fitness nie ufał. Nie dzieliłbym tego nawet tak, że nie wiem, u mężczyzn one podają słusznie, a u kobiet to one zawyżają jednak, bo moim zdaniem one generalnie zawyżają. Moja hipoteza na to jest taka, że bieżnia, która spala więcej kalorii, to jest lepsza bieżnia i to będzie bieżnia, z której więcej osób będzie korzystać w klubie fitness. Zadowoleni wrócimy do tego klubu po prostu. Tak, po prostu to będzie dawało większe uczucie satysfakcji. Może nawet to ma jakiś sens, tak? No bo jeśli to sprawia, że ludzie ćwiczą na tym, to może i dobrze, natomiast niekoniecznie należy się opierać na tej informacji, na przykład bilansując swoją dietę. Natomiast jeśli chodzi o urządzenia typu zegarki, to moim zdaniem one dosyć dobrze podają ilości tych spalnych kalorii. Oczywiście to będzie zależało od marki, modelu urządzenia, od pewnych takich zmiennych, jak nie wiem, właśnie tendencja do gestykulacji. Tak? Jeśli ktoś ma tendencję do gestykulacji, no to prawdopodobnie spala trochę więcej kalorii dzięki temu, no ale też na przykład akcelerometr w takim urządzeniu może co jakiś czas policzyć mu kroki na przykład, pomimo że on tych kroków nie zrobił, więc one się oczywiście nie są idealne, ale moim zdaniem one oddają całkiem dobrze ilość spalonych kalorii i z takich urządzeń, z których jesteśmy w stanie skorzystać na co dzień, to są to jedne z bardziej wiarygodnych danych. No i one też tutaj płeć zawsze będą uwzględniać, bo kobiety oczywiście ze względu przede wszystkim na mniejszą beztłuszczową masę ciała spalają tych kalorii mniej. A co z tą marchewką i różnicami w jej kaloryczności, zależnie od tego, czy jest ona ugotowana, czy surowa? Jeśli chodzi o ten przypadek marchewki, to generalnie i marchewka ugotowana, i marchewka surowa będą miały taką samą ilość kalorii. Gotowana może trochę nasilnić wodą, co może sprawić, że troszkę tych kalorii straci przez to, po prostu licząc na masę, no ale generalnie sam produkt będzie miał tyle samo kalorii, natomiast strawność się może trochę różnić. I tutaj zawsze jeśli produkt poddamy jakiejś obróbce termicznej czy mechanicznej, czy nawet bardzo dokładnie pogryziemy, to nasz organizm będzie w stanie odzyskać z niego trochę więcej kalorii. Natomiast w przypadku marchewki to ja bym się tym za bardzo nie przejmował, bo ona nie ma jakoś bardzo dużo kalorii. Jest też produkt bardzo odżywczy, więc niezależnie czy będzie ugotowana, czy będzie świeża, to będzie dobry, wartościowy produkt, warty do włączenia w dietę. Natomiast to może mieć znaczenie na przykład w przypadku takich rzeczy jak masło orzechowe i orzechy. Jeżeli na przykład nasz organizm odzyska więcej kalorii z masła orzechowego niż z orzechów, nawet jeśli teoretycznie one mają tyle samo kalorii, a jeszcze większe znaczenie to będzie miało w przypadku produktów takich bardzo wysoko przetworzonych, np.
przypadku pieczywa tostowego, na przykład w przypadku słodyczy, takiej żywności pakowanej, gdzie rzeczywiście może być tak, że nasz organizm więcej kalorii będzie odzyskiwał przez to, że są to produkty bardzo wysoko przetworzone. To, o czym też warto pamiętać w tym kontekście, to to, że kalorie, które, czy te ilości kalorii, które możemy przeczytać w tabelach, są to ilości bardzo uśrednione i to, ile dokładnie kalorii będzie miało to jabłko, czy ta kromka chleba, czy ten jogurt, który akurat jemy, może być wartością zupełnie inną niż ta, która jest podana w tabeli. No i są to po prostu ilości w dużej mierze orientacyjne po prostu. Najwięcej pytań dotyczyło diet, więc przejdźmy proszę do nich. Słuchaczka Aneta pyta o intermittent fasting. Jak rozumiem, to jest ten modny post przerywany. Czy rzeczywiście jest taki cudowny? Jaki jest jego wpływ na zdrowie, na przykład na poziom insuliny i czy przekłada się na chudnięcie? Znaczy te metody właśnie z przerywanym postem, one w większości przypadków doprowadzają po prostu do mniejszego spożycia energii i to doprowadza do chudnięcia, co również się przełoży na mniejsze stężenie insuliny. Trochę ciekawszą rzeczą, trochę bardziej skomplikowaną rzeczą jest to, czy tego typu metody dają lepsze efekty niż po prostu dieta z ujemnym bilansem kalorycznym. To jest do pewnego stopnia otwarte pytanie i do pewnego stopnia też kwestia jest kontekstu. To znaczy moim zdaniem w kontekście samej utraty masy ciała to przynajmniej na dzień dzisiejszy nie udało się udowodnić, żeby one dawały jakikolwiek lepszy rezultat niż po prostu dieta z ujemnym bilansem energetycznym, zakładając, że tutaj taka ilość deficytu będzie podobna. Jeśli chodzi o takie parametry właśnie jak stężenie insuliny, ciśnienie krwi, poziom lipidów i tak dalej, to tutaj moim zdaniem trudno powiedzieć, chociaż ja osobiście wątpię, żeby dwie takie same diety, tylko jedna właśnie w konwencji przerywanego postu, a druga gdzieś tam takim bardziej równomiernym rozłożeniem na cały dzień, dawały jakieś znacząco inne rezultaty. Niemniej to nadal może być bardzo przydatne narzędzie, dlatego że w niektórych przypadkach jest tak, że to ludziom po prostu odpowiada albo tak psychologicznie zamyka im dostęp do jedzenia, kiedy mają z tym problem. I tutaj na przykład moim zdaniem bardzo dobrym przykładem jest pomysł niejedzenia po 18. To jest taki pomysł pewnie z lat 90. mniej więcej i potem wyśmiewany bardzo, że to w ogóle nic nie daje, że nie ma sensu, że to wieczorem te kalorie się wcale nie różnią od tych porannych, ale jeśli na przykład ktoś wyznaczył sobie taką regułę, że je do godziny 18, a wieczorem to był taki moment w ciągu dnia, kiedy po prostu podjadał, tak? Wiadomo, że siedząc w domu gdzieś tam przy telewizji po prostu chętniej zjadał jakieś przekąski i sobie psychologicznie odciął to podjadanie wieczorem, to oczywiste jest, że schudł, a że większość przypadków to nie były produkty zdrowe, to też to było korzystne pod względem zdrowotnym, więc moim zdaniem na tej zasadzie to może działać, tak, że po prostu łatwiej nam jest pilnować diety, jeśli w niektórych momentach dnia sobie po prostu odetniemy tą możliwość jedzenia. W niektórych przypadkach też ludziom jest łatwiej kontrolować głód, jeśli mają wyznaczone godziny, w których jedzą. To bym tylko dodał to, że poza tą właśnie formułą niejedzenia po 18, która nigdy nie została nazwana przerywanym postem, mimo że teoretycznie w zasadzie jest przerywanym postem w pewnej formie, to w większości przypadków ludzie stosujący te przerywane posty raczej nie jedzą rano, a jedzą większej ilości kalorii wieczorem, co bywa podyktowane między innymi też tym, że te osoby bardzo często też trenują wieczorem. Wydaje się na podstawie kilku badań, które zostały przeprowadzone do tej pory, że raczej jedzenie rano przynosi większe korzyści niż jedzenie wieczorem, że jednak są pewne różnice pod względem tego, jak nasz organizm metabolizuje i jak sobie radzi ze składnikami odżywczymi, porównując rano do wieczora. Nie są to jakieś bardzo duże różnice, ale jeśli na przykład ktoś ma taki styl życia, że jest mu wszystko jedno, czy będzie jadł rano, czy wieczorem, to ja bym się skłaniał do tego, żeby jeść rano. Natomiast wiadomo, że właśnie te różnice wynikające ze stylu życia, pracy są bardzo ważne i na przykład
część osób wybierze sposób jedzenia raczej w godzinach wieczornych, no z tego względu, że na przykład w pracy ma mniej czasu na jedzenie i mniej się na tym jedzeniu koncentruje, dlatego przed po pracy, więc to jest racjonalne dostarczyć kalorii w okolicy treningu, no i wychodzi na to, że to jedzenie wieczorem jest lepszym wyborem. Ale czy tak naprawdę nie chodzi po prostu o to, jakby sprowadzając te wszystkie dyskusje dotyczące odchudzania, że musi być ten deficyt kaloryczny ujemny. Słuchaczka Ewa pisze, jest znany portal o odżywianiu, diecie, który bardzo podkreśla kwestię, że nie ma ludzi, którzy by przy deficycie energetycznym nie chudli, bo tu nie ma magii. No i jak to jest? Tak, znaczy to się rozumie jakby z samej definicji, to znaczy jeśli nie ma deficytu energetycznego, to nie można schudnąć. Jak jest deficyt energetyczny, to trzeba chudnąć, no bo tych kalorii tutaj brakuje. Tak? No to jest kwestia samych definicji. Natomiast no, to, nad czym można się ewentualnie zastanawiać, to na przykład, czy nie ma osób, które bardzo szybko reagują jakąś adaptacją do tej mniejszej podaży kalorii i ten deficyt energetyczny po prostu u nich nie występuje. Albo czy nie mają jakiejś choroby, która powoduje, że ten deficyt energetyczny również jest bardzo trudno wypracować. No, niedoczynność tarczycy może być takim przykładem. Przepraszam, co to znaczy, że adaptuje się nasz organizm? To znaczy, że my nie mamy stałego w dorosłym życiu stałego zapotrzebowania na energię? Jeśli byliśmy kiedyś dużo więksi, to mieliśmy to zapotrzebowanie większe, kiedy na przykład schudliśmy, to jest ono mniejsze? Tak, czy występuje, raczej te zmiany są krótko albo średnio trwałe, znaczy nie są bardzo długotrwałe, ale rzeczywiście jeśli jemy mniej kalorii, to na przykład właśnie tempo spoczynkowej czy też podstawowej przemiany materii nam się obniża nawet do 15%, aczkolwiek to dotyczy raczej osób, które no, zostały przegłodzone, a nie osób, które odchudzały się na przykład przez kilka tygodni. A jeszcze większe znaczenie ma prawdopodobnie ta aktywność fizyczna, o której wspominałem na początku, czyli ta tendencja właśnie do ruszania się mniej lub bardziej, która zależy właśnie częściowo od charakteru, a częściowo od podaży kalorii. Można się zastanawiać, czy niektóre osoby nie mają tych tendencji właśnie większych niż inne, że po prostu szybciej jakby się adaptują do tego. Natomiast moim zdaniem to nie jest kluczowy problem. Tak? Znaczy, to nie jest tak, że ktoś jest na ten deficyt odporny w cudzysłowie, bo tak szybko się adaptuje do tego. Raczej wynika to z tego, że ludzie mają dosyć duży problem z oceną tego, ile rzeczywiście zjedli, no i też pewne problemy z konsekwencją. To znaczy, z jednej strony badania pokazują, że ludzie potrafią zaniżać nawet o 50% ilość spożytych kalorii, przy tym nawet zawodowe dietetyczki zaniżają spożycie kalorii około 200-300 kilokalorii na dobę. Dietetyczki, a dietetycy to już nie? Nie było badania na dietetykach, niestety. Aha. Po prostu. To mówię dietetyczki. Dietetycy prawdopodobnie też, bo nie ma żadnego powodu, żeby myśleć, że mężczyźni są tutaj inni. Natomiast no, jest tak, że niestety po prostu zaniżamy bardzo często to spożycie kalorii i że nam się wydaje, że tyle zjedliśmy, a naprawdę zjedliśmy więcej. Do tego właśnie dochodzi też kwestia konsekwencji i to jest bardzo często taki schemat, że ktoś od poniedziałku do piątku trzyma dietę, ale w piątek wieczorem, najdalej w sobotę po południu zaczyna tą dietę rozluźniać i to nie jest problem sam w sobie, że ktoś zje trochę więcej kalorii w weekend i trochę sobie odpocznie, natomiast problemem jest to, że często zamienia się to niemal w napad objadania się, albo tych kalorii jest tak dużo, że nie jest w stanie potem tych kalorii nadrobić w tygodniu. No i suma summarum, pomimo że przez 5 dni w tygodniu się odchudza, to w 2 dni odrabia to wszystko i na przykład wagę trzyma mniej więcej na stałym poziomie. No i tylko niepotrzebnie się męczy, tak niestety, tym odchudzaniem. No i to jest bardzo częsty problem właśnie z ludźmi, którzy nie mogą schudnąć i obwiniają o to na przykład niski metabolizm, czyli właśnie no, niedoszacowywanie tych kalorii z jednej strony, a z drugiej strony właśnie takie przedweekendowe odpuszczanie bardzo często już zupełnie, tak niemal
niemal czasem nawet z takim napadem objadania się. A co zrobić, żeby nie przesadzić w tym rygorystycznym reżimie dietetycznym? Słuchacz Michał pyta, dlaczego to jest niebezpieczne? W sensie przyjmujesz na przykład 1500 kalorii na dzień, ale zapotrzebowanie masz na 2000, chudniesz, bo wiadomka, że się chudnie, ale co dalej? Czy to nie jest zabawa na krótką metę? Tutaj akurat te wartości podane przez tę osobę, one są dosyć racjonalne, bo to jest około 500 kilokalorii. To może przy takim zapotrzebowaniu jest odrobinę za duży deficyt energetyczny, ale generalnie są to wartości racjonalne, więc tutaj bym się nie spodziewał żadnych problemów. Natomiast są osoby, które mają zapotrzebowanie około 2000 kilokalorii, a na przykład przechodzą na dietę 800 kilokalorii. No i to rzeczywiście jest już niebezpieczne. To znaczy z jednej strony prawdopodobnie tej osobie nie uda się tego utrzymać dłużej niż kilka tygodni, i najprawdopodobniej po skończeniu tych kilku tygodni ta osoba będzie jeść więcej niż wcześniej, bo po prostu będzie wygłodniała. A druga też sprawa jest taka, że taka osoba prawdopodobnie dużo straci beztłuszczowej masy ciała w tym czasie, czyli między innymi masy mięśniowej, co doprowadzi do tego, że z jednej strony to ciało będzie po prostu mniej zdrowe, bo tracenie po prostu beztłuszczowej masy ciała jest niezwyczajnie niezdrowe, a z drugiej strony będzie miała mniejsze zapotrzebowanie energetyczne. No i to się składa między innymi na efekt jojo, czyli właśnie jeśli ktoś przez jakiś czas spożywa tych kalorii zdecydowanie za mało, wszystkie hormony odpowiedzialne za uczucie głodu skłaniają nas do tego, żeby jeść. Jednocześnie spada nam ta beztłuszczowa masa ciała, a w związku z tym spada nam spoczynkowa przemiana materii. No i też ta tendencja do aktywności, o której wspominałem, również się zmniejsza. No i to skutkuje tym, że po skończeniu takiej kuracji, że tak powiem, nie tylko mamy mniejsze zapotrzebowanie, co też po prostu więcej chcemy jeść i stąd się pojawiają na przykład te nadprogramowe kilogramy po odchudzaniu, tak, ten efekt jojo słynny. Ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. W ogóle bym tego nie skojarzyła, że kiedy mamy bardzo duży deficyt energetyczny, to chudniemy również z tej masy beztłuszczowej, czyli z mięśni. No, zawsze było mówione tak w szkole, w uproszczeniu, że no to tłuszcz jest magazynowany w naszych ciałach, żeby w przypadku kryzysu, głodu, żeby można było z niego czerpać energię. No to jeśli jest ten tłuszcz, jeśli jest z czego chudnąć, to dlaczego organizm zabiera się również za podjadanie własnych mięśni? To wynika z kilku rzeczy. No między innymi, że łatwiej jest sięgnąć po takie rezerwy energetyczne. Druga rzecz jest też taka, że nasz organizm potrzebuje białka do różnych procesów i w momencie, w którym my nie dostarczamy tego białka, a na takich dietach bardzo niskoenergetycznych tak zazwyczaj jest, no to on po prostu musi wykorzystać to białko, tak? Nie zaczerpnie tego białka z tłuszczu, bo tam go po prostu nie ma, więc czerpie go z mięśni i częściowo też z narządów wewnętrznych i po prostu no nie jest w stanie tego uzupełnić inną drogą. Druga rzecz jest taka, że nasz organizm po prostu korzysta jakby z dwóch źródeł, znaczy i właśnie z tej beztłuszczowej masy ciała i z tłuszczowej masy ciała i to jest tak, że przyjmuje się, że takie typowe odchudzanie to jest w 60-70% tkanka tłuszczowa, a reszta to jest tkanka beztłuszczowa, więc to jest dosyć dużo nam tej beztłuszczowej tkanki tłuszczowej jest stracone, a moim zdaniem przy takich dietach bardzo restrykcyjnych, takich poniżej powiedzmy 1000 kilokalorii, nie najlepiej zbilansowanych, to może być nawet więcej, to może być nawet moim zdaniem 50-50. Z dobrych informacji jest to, że jeśli odchudzanie jest przeprowadzone racjonalnie, ten deficyt energetyczny nie jest jakiś bardzo duży. Jeśli dostarczamy odpowiedniej ilości białka i trenujemy siłowo, zachowujemy, znaczy dotracimy około 80-90% masy tłuszczowej, a tylko 10-20% tkanki beztłuszczowej. Więc dużo więcej jesteśmy w stanie zachować. I tutaj też jest pewien taki paradoks, który też niestety działa tak psychologicznie na naszą niekorzyść, to znaczy 1 kg tkanki tłuszczowej to jest tak uśredniając 7,5 tysiąca kilokalorii. Natomiast 1 kg masy mięśniowej to jest około 1000 kilokalorii. Więc jeśli chcemy schudnąć szybko i zależy nam tylko na tym, żeby cyfry na wadze wyglądały tak jak chcemy, no to powinniśmy
traci przede wszystkim masę mięśniową, bo dużo szybciej spalimy tą masę mięśniową niż tkankę tłuszczową. No przeliczając na dni, no to potrzebujemy około 15 dni z deficytem 500 kilokalorii, czyli takim typowym deficytem, żeby stracić kilogram tkanki tłuszczowej i tylko 2 dni, żeby stracić kilogram masy mięśniowej. Więc no, jeśli tylko interesowały nas cyfry na wadze, to opłaca się bardziej gubić masę mięśniową. No ale oczywiście jest to spojrzenie bardzo krótkowzroczne i ani to nie jest zdrowe, ani ze względów estetycznych też myślę, że większość osób nie będzie zadowolona z rezultatu. No niemniej, no, jeśli tylko patrzymy na cyfry na wadze, to możemy być zadowoleni. To jest bardzo ważny wątek, który mnie umknął i cieszę się, że o nim wspomniałeś, czyli nawet jeśli mamy dietę, która opiera się na deficycie energetycznym, jest mniej obfita niż wcześniej jadaliśmy, to nas nie zwalnia z tego, żeby ona była dobrze zbilansowana. Tam musi być białko, węglowodany, tłuszcze, wszystkie witaminy, to wszystko musi się tam znaleźć. Nie jest tak, że nagle będziemy jeść same sałatki. Tak, zdecydowanie tak i to też warto nawiązać do tego, że są teraz bardzo modne takie diety oparte na samych warzywach i o ile warzywa zdecydowanie warto jeść i one powinny stanowić bardzo istotny element naszej diety, to nie powinniśmy jeść samych warzyw. Tak? To jest duży błąd i nawet moim zdaniem krótkotrwałe interwencje tego typu, nawet kilkutygodniowe czy nawet kilkudniowe, no są po prostu niepotrzebne, a w niektórych przypadkach mogą być wręcz szkodliwe. To z niczego nie leczy, pomimo że autorzy tych diet bardzo często reklamują to jako lecznicze i tak dalej. Oczyszczające. Tak, oczyszczające z toksyn. To też jest w ogóle taka ciekawa rzecz, że dużo osób na przykład właśnie stosuje takie detoksy niskokaloryczne, żeby się oczyścić z toksyn. Natomiast nasz organizm wiele toksyn gromadzi właśnie w tkance tłuszczowej, no bo są to substancje rozpuszczalne w tłuszczach. I w momencie, w którym chudniemy, to one zostają uwolnione do krwi. To generalnie raczej nie ma jakiegoś znaczenia klinicznego, to znaczy to nie jest tak, że możemy sobie tak zrobić krzywdę, choć może są jakieś osoby, które nie wiem, jak były w młodości narażone na przykład na jakieś określone toksyny, w tym czasie przytyły i potem chciałyby schudnąć, to może, ale przyznam, że nigdy nawet nie słyszałem o takim przypadku. Z takiego punktu widzenia, gdybyśmy na przykład sobie monitorowali poziom toksyn we krwi przed tym detoksem i po tym detoksie, to paradoksalnie by się okazało, że po tym detoksie prawdopodobnie stężenia tych toksycznych substancji są większe w naszej krwi niż były wcześniej. No i to jest też taki paradoks tych całych detoksów, które no w żaden sposób nie są detoksami, a może wręcz odwrotnie. A no właśnie, zresztą mamy całkiem dobrą maszynerię do tego detoksu, tam wątroba, jelita, wydalanie, to wszystko już zostało pomyślane wcześniej. Tak, problem zatrucia jakimiś toksynami moim zdaniem no, nie istnieje na takim poziomie populacyjnym, a na pewno nie powinni się tym zajmować dietetycy czy osoby same się nie powinny detoksów przyjmować. Tak, dokładnie mamy organy, które służą do tego, żeby się detoksykować. A jeśli one zawiodą, no to czas się skonsultować z lekarzem, iść do szpitala, a nie kupować jakiś pakiet soków, które mają to niby oczyścić. Artur pyta, co z tą dietą keto? Plusy, minusy i czy względnie działa? Dieta keto to, jak rozumiem, dużo tłuszczów, mało węglowodanów. Tak, to jest dieta ketogenna, która ma służyć temu, że w naszej krwi stężenie ciał ketonowych wzrośnie. Taka dieta zazwyczaj sama w sobie, czy bardzo łatwo jest uzyskać deficyt energetyczny w takiej diecie, co wynika z jednej strony z kompozycji samych produktów, bo po prostu jedzenie tego typu rzeczy jest dosyć sycące, nie ma tam produktów wysoko przetworzonych, nie ma słodyczy, no i efekt jest taki, że chudniemy. Z drugiej strony same ciała ketonowe też tłumią uczucie łaknienia, więc często ludzie chudną na tym, pomimo tego, że celowo nie wprowadzają deficytu energetycznego, ale ten deficyt jak najbardziej jest. Mimo wszystko ja bym nie polecał tej diety za bardzo i nie jestem zwolennikiem, z tego względu, że taka dieta jest bardzo daleka od naszych takich typowych nawyków żywieniowych, no bo my jednak tych węglowodanów jemy dosyć dużo, jemy też dosyć dużo takich produktów, które
niekoniecznie są zdrowe, ale w naszej diecie się pojawiają i my je lubimy, jakieś różnego rodzaju słodycze, ciasta, właśnie makarony na przykład i tak dalej. No, żywność, która no, ma takie znaczenie psychologiczne też, no i po prostu jest obecna w naszym życiu. I dlatego mało osób jest w stanie wytrwać dłużej na tej diecie. Tak? Po takiej pierwszej zajawce przez kilka tygodni zwykle ta motywacja bardzo, bardzo spada i moim zdaniem dosyć trudno jest to utrzymać długoterminowo. A drugi taki argument, który jest przeciwny, naprzeciwko tej diecie, to to, że często jest to dieta niespecjalnie zdrowa ze względu na dużą ilość czerwonego mięsa oraz nasyconych kwasów tłuszczowych, które są po prostu dla nas szkodliwe. I tutaj można co prawda zbilansować dietę ketogenną tak, żeby ona nie miała tych problemów, nie miała dużej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, miała racjonalnej ilości czerwonego mięsa, ale w praktyce w większości przypadków tak się nie dzieje, tak? No bo jeśli ktoś ma jeść łososia z awokado na takiej diecie ketogennej, to zwykle to dla niego nie brzmi aż tak atrakcyjnie, jak na przykład dieta złożona ze steków smażonych na maśle, dużej ilości jaj na boczku i tego typu rzeczy, i jednak wybierze raczej tą drugą, mniej zdrową opcję. A czy są takie choroby, które albo momenty w życiu, które rzeczywiście uniemożliwiają odchudzanie? Tutaj od razu się nasuwa Hashimoto, które jest chorobą, szczerze mówiąc, nie wiem na ile powszechną, ale na pewno medialną i dużo poradników na ten temat powstało bardzo różnej jakości niestety. Ale też jest pytanie na przykład o menopauzę. Czy tutaj jesteś w stanie coś powiedzieć? Rzeczywiście są takie momenty w życiu, w których to odchudzanie będzie trudniejsze albo po prostu no, nie należy tego robić. Tak? No, nie wiem, ciąża jest też takim momentem, kiedy generalnie nie należy się odchudzać. Jeśli chodzi o to Hashimoto, no to rzeczywiście nieleczone Hashimoto może utrudniać odchudzanie. Leczone nie powinno być jakimś dużym problemem, to znaczy przy dobrym wyrównaniu tarczycy no to odchudzanie powinno być możliwe. Jeśli chodzi o menopauzę, no to rzeczywiście jest to dosyć trudny moment w życiu kobiety i moim zdaniem niekoniecznie jest to dobry moment, żeby sobie dokładać jeszcze na przykład w postaci próby odchudzania, ale z drugiej strony moim zdaniem zdecydowanie warto w tym momencie zadbać o dietę, dlatego że po menopauzie u kobiet spada poziom estrogenów, które działają w wielu płaszczyznach ochronnie. Znaczy nie jest żadną tajemnicą, że mężczyźni żyją krócej i generalnie mają gorszy stan zdrowia niż kobiety. I to wynika z różnych rzeczy, bo to wynika też z takich rzeczy bardziej psychologicznych, tak, skłonność do ryzyka u mężczyzn, mniejszą dbałość o zdrowie, aktywną fizyczną, większego spożycia alkoholu, palenia papierosów. Ale pewnym elementem takim niezależnym w tym wszystkim są hormony płciowe, estrogeny, które działają w wielu przypadkach ochronnie. No i niestety ten efekt zanika po menopauzie, więc tutaj no, jest to taki moment, w którym warto byłoby o tą dietę zadbać, dbać o parametry zdrowotne, takie właśnie jak na przykład stężenie glukozy, stężenie cholesterolu we krwi, ciśnienie krwi, które mają wtedy znaczenie, no bo po prostu no, to zdrowie w tym momencie jest bardziej narażone i no, przypomina wtedy ten taki bardziej męski profil zdrowotny. Jako ciekawostkę też taką związaną właśnie z nawet z tkanką tłuszczową, to, że ten wisceralny sposób tycia jest bardziej charakterystyczny dla mężczyzn, czyli do gromadzenia właśnie tłuszczu wewnątrz jamy brzucha, a dla kobiet bardziej charakterystyczne jest to gromadzenie tkanki tłuszczowej na zewnątrz, podskórnie. Ale po menopauzie to się zmienia i po menopauzie kobiety zaczynają tyć w taki męski sposób, co też niestety jest zagrożeniem dla ich zdrowia. To na koniec chciałabym Cię poprosić o takie refleksje. Czy całe to odchudzanie jest trudne? Czy wokół niego po prostu narosło bardzo wiele takich emocji, że nie wiem, że muszę, ale że nie wychodzi? Oraz jak utrzymać te dobre nawyki? Bo z jednej strony mówiłeś o tym, że na przykład ktoś przez 5 dni trzyma ostro dietę, a w weekend sobie luzuje. No to źle, bo na przykład zjada za dużo i marnuje cały ten wysiłek z 5 dni. Z drugiej strony, no też nie może być tak, że zmieniliśmy swoje nawyki, trenujemy, zmieniliśmy dietę
I jak raz na jakiś czas zjemy chipsy, to już nam się wydaje, o nie, dobra, koniec diety, już przepadło, wracam do wszystkiego, co było wcześniej. Jak tutaj zachować zdrowy rozsądek? Bardzo ważne jest to, żeby po pierwsze nie nakładać na siebie żadnych niepotrzebnych ograniczeń. To znaczy my mamy tendencję do tego, że jak się zaczynamy odchudzać, no to może od razu jak się odchudzamy, to nie byłoby źle zastosować dietę bezglutenową, a może tylko bez nabiału, a może wegańską, a może wszystko naraz. A już broń Boże żadnych słodyczy, broń Boże żadnych chipsów i takich rzeczy, bo to jest na takiej diecie zakazane. Więc nakładamy sobie na siebie dosyć dużo tych restrykcji, które są niepotrzebne, bo jeśli ktoś racjonalnie zaplanuje swoją dietę, to i te chipsy jest w stanie w nią wmontować. I oczywiście to nie jest jakiś bardzo prozdrowotny nawyk, ale jak najbardziej można się odchudzać nawet co jakiś czas jedząc chipsy. Więc powinniśmy zadbać, żeby tych ograniczeń było jak najmniej, a z drugiej strony zrezygnować z takiego myślenia zero-jedynkowego. To znaczy właśnie, jeśli dzisiaj zjadłem chipsy albo przesadziłem z ilością kalorii, no to w większości przypadków naprawdę nic się nie stało, zupełnie nic się nie stało i no i jutro po prostu, nawet nie muszę tego nadrabiać, tak? Tylko po prostu jutro jem tak jak trzeba i koniec, tak? I nic się zupełnie nie dzieje, bo to co jest najgorsze to właśnie takie myślenie na zasadzie, a dobra, no skoro złamałem dietę, no to w takim razie już wszystko jedno, co ja będę jadł dzisiaj do końca dnia, a jak wszystko jedno, no to zjem te rzeczy, za którymi najbardziej tęsknię. No i to rzeczywiście jest w stanie nam wtedy popsuć kilka dni diety wstecz i też tak jest psychologicznie męczące. Więc to są takie moim zdaniem dwie rzeczy, czyli umiejętność z jednej strony dobierania tych restrykcji racjonalnie, a jedyne co jest nam potrzebne w czasie odchudzania to deficyt energetyczny, a nie wykluczenie jakichkolwiek produktów. No raz jak nam się gdzieś tam powinie noga albo mamy po prostu na coś ochotę, to podejście do tego tak bezstresowo, zjedzenie tego na co mamy ochotę, bez przejmowania się tym, że to ma trochę więcej kalorii na przykład. Moglibyśmy jeszcze tak dużo dłużej, ale zbliżamy się do godziny naszego nagrania, dlatego myślę, że pora kończyć ten odcinek. Jeśli macie więcej pytań do Damiana i macie ochotę na drugi odcinek, to dajcie znać, napiszcie na kontakt@radionaukowe.pl albo skomentujcie proszę post mówiący o tym odcinku na Facebooku Radia Naukowego. Jeśli tych pytań uzbiera się sporo, to zapytam Damiana, czy się zgodzi na drugi odcinek. Możemy się tak mówić? Możemy. Bardzo serdecznie dziękuję doktor nauk o zdrowiu Damian Parol, dietetyk, autor bloga damianparol.com, bloga naprawdę znakomitego, opartego na naukowych źródłach. Serdecznie Wam polecam, a Tobie bardzo serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję. Radio Naukowe. Przygotowanie każdego odcinka to wiele godzin pracy. Jeśli spodobał Wam się ten podcast i chcielibyście, aby się rozwijał, żeby odcinków było jeszcze więcej, żeby były jeszcze ciekawsze, możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite, patronite.pl/radionaukowe. Od progu 10 zł zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie prywatnie i swobodnie rozmawiamy o odcinkach i planach na kolejne programy. Polecam i z góry dziękuję. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!